Hej, przedszkolaki! To ja, pani Kasia. Przyszłam dzisiaj do was z pewną bajką, którą bardzo lubicie. W przedszkolu zaczęliśmy już czytać cykl tych książek i chciałabym w waszej obecności czytać je dalej. Wiem, że bardzo je lubicie. Oczywiście mowa o przygodach Martynki, kilkuletniej dziewczynki, która każdego dnia boryka się z wieloma problemami i przygodami, ale jednocześnie bardzo dużo się uczy. Dzisiaj przeczytam wam Martynka i Króliczek. Za kilka dni są święta wielkanocne. Wam na pewno kojarzą się one z króliczkami, z pisankami, z kurczaczkami, z jajkami. Zobaczymy, jaką przygodę miała Martynka. Posłuchajcie. Martynka jest na wsi. Idzie przez ściernisko i śpiewa. Zasiali górale żytko, żytko. Zaraz. Zasiali na wiosnę, a teraz jest już po żniwach, więc może trzeba zaśpiewać. Skosili górale żytko, żytko. Od końca do końca wszystko, wszystko. Skosili i zostawili na ściernisku snopki, a w jednym ze snopków królik, prawdziwy malutki króliczek trzęsący się ze strachu. Nie bój się, króliczku. Pewnie jesteś głodny. Pożyczę od lalek butelkę ze smoczkiem i spróbuję cię nakarmić. Kiedy Martynka przybiegła z króliczkiem do sąsiadów, dzieciaki otworzyły szeroko oczy i zapytały zdziwione. Czy ty go uczysz kicania? Nie, roześmiała się Martynka. To ja się uczę od niego. A jak on się nazywa? Króliczek, po prostu króliczek. Chociaż, bo ja wiem... Mógłby się nazywać siniaczek? Jego uszy są w środku takie sino-różowe. Siniaczek! Zawołały dzieci. Szaraczek, siniaczek! Martynka chciałaby króliczka zostawić w domu i oswoić, ale dziadek powiedział. Nie, stanowczo nie. To nie jest domowy królik, tylko dziki, a dzikie króliki i w ogóle wszystkie dzikie zwierzęta najlepiej czują się na swobodzie. Nie należy ich oswajać. Króliczek jest smutny. Może tęskni do swojej mamy? Może ma braci i siostry? Może chce odnaleźć kolegów? Zastanawiają się dzieci. Szkoda, że nie znam ptasiego języka, mówi Martynka do królika. Gdybym znała, to bym pogadała z sikorkami i poprosiła, żeby znalazły twoją rodzinę. Z góry lepiej widać, więc jakby się dobrze rozejrzały. Na razie rozglądają się tylko krowy. Są ciekawe, po co Martynka przyszła na ich pastwisko. Może po to, żeby im podziękować za mleko? Martynka lubi mleko i myśli, wszystkie krowy dają białe mleko. Jedzą zieloną trawę, a dają białe mleko. Czy to nie dziwne? Zaraz za pastwiskiem zaczyna się las. Pójdę tą ścieżką i zobaczę, gdzie mieszkają króliki, myśli Martynka. Na razie nie widać tu żadnych zwierząt. Są, ale tak się pochowały, że tylko wprawne oko może je dojrzeć. Kto to? Kto to? Skrzyczy Sójka. To Martynka, wyjaśnia Rudzik. Znam ją, bo często latam do jej ogrodu. My też ją znamy, wołają wiewiórki. Ona częstuje nas orzechami. A ja, mówi jeleń, nigdy jej nie spotkałem. I bardzo dobrze, bo pewnie przestraszyłaby się twoich rogów, śmieją się łanie. Co ona niesie? Zastanawiają się lisy. Królika? Ciekawe, czy nas poczęstuje? Na pewno nie. Martynka za nic w świecie nie oddałaby króliczka lisom. Zresztą wcale ich nie spostrzegła. Tak samo jak nie zauważyła Sójki, Rudzika, wiewiórki i jelenia z łaniami. Teraz doszła do strumyka. Patrz, siniaczku, pokazuje króliczkowi ślady na brzegu.
To na pewno są odciski łap królika. Może zostawił je borsuk? Musimy uważać, bo dziadek mówił, że borsuki polują na małe zwierzątka. Od łasic też się lepiej trzymać z daleka. Dziadek pokazywał mi kiedyś, co zrobiły w kurniku. Wypiły wszystkie jajka i porwały dwa kogutki. Jak pomyślę o niebezpieczeństwach i wrogach, które czyhają tutaj na ciebie, to ciarki mi chodzą po plecach, dodaje Martynka. Ojej, dziki! Dobrze, że są tak daleko od nas. Nie bój się, tutaj cię nie zostawię, bo mogłyby ci zrobić krzywdę. Wiem, że jedzą rośliny, gąsienice i chrabąszcze, ale myszami też nie gardzą. Więc może i na ciebie miałyby chrapkę? Są takie duże. Lepiej będzie, jak uciekniemy przed nimi na drugą stronę strumienia. Tam za nami nie trafią. Uff, nie wiedziałam, że tak trudno będzie wypuścić cię na wolność. Martynka, zmęczona przeprawą przez strumień, przycupnęła na chwilę pod drzewem. Nagle spadła jej na głowę ogryziona szyszka. Już chciała zawołać „Cześć, wiewiórki!”, kiedy zobaczyła myśliwych. Teraz dopiero przestraszyła się naprawdę. Na polance są jelenie i łanie. Trzeba je ostrzec. „Uciekajcie!”, krzyczy Martynka. „Myśliwi urządzają polowanie. Uciekajcie jak najdalej, bo będą do was strzelać.” „Całe szczęście, że nic ci się nie stało”, mówi pan Józek. Pan Józek jest znajomym dziadka. Pracuje w lesie przy zwózce drzewa. „Gdyby kłusownicy zaczęli strzelać, mogliby trafić w ciebie.” „Myślę, że to byli kłusownicy, czyli ludzie, którzy polują na zwierzęta nielegalnie, a nie myśliwi. W naszych lasach nie urządza się polowań. A w ogóle, co ty robisz w lesie? Zapuściłaś się tak daleko od domu.” „Króliczek”, tłumaczy Martynka. „Znalazłam króliczka i dziadek powiedział, że trzeba go wypuścić na wolność.” „I pewnie nie mówiłaś dziadkowi, że masz zamiar zrobić to sama?” „Nie”, przyznaje Martynka. „No dobrze”, wzdycha pan Józek. „To znaczy źle, że tak zrobiłaś, ale dobrze, że trafiłaś na mnie. Znam miejsce, gdzie króliki mają swoje nory. Zaraz cię tam zawiozę. Skakuj na traktor i ruszamy.” „Myśli pan, że siniaczek wróci do swojej mamy?” „Nie wiem, nie mogę ci tego obiecać, ale mam nadzieję, że znajdzie tu jakiś krewnych i znajomych.” „To jest właśnie to miejsce. Patrz, siniaczku, tutaj mieszkają króliki. Widzisz ich nory? Może w którejś z nich jest twoja mama? Teraz musimy się już pożegnać. Jesteś dzielny i na pewno dasz sobie radę. Tylko pamiętaj, żebyś nie odchodził zbyt daleko od innych królików i żebyś był ostrożny. Unikaj drapieżnych zwierząt i dużych ptaków. I ludzi. Oni też mogliby zrobić ci krzywdę.” „Pa, siniaczku. Do zobaczenia. Może kiedyś się jeszcze spotkamy.” „A jak się spotkamy, to się rozpoznamy. Jestem pewna, że cię rozpoznam po tych ślicznych uszkach.” Kilka miesięcy później Martynka wróciła w miejsce, gdzie zostawiła króliczka. Pan Józek ją tam przywiózł. Drwale rozpalili ognisko, a Martynka pobiegła myszkować po krzakach, w których było pełno króliczych nor. Szła wołając: „Hop, hop, siniaczku! Hop, hop, siniaczku!” Ale nikogo nie zobaczyła. Dopiero później, kiedy zrezygnowała z poszukiwań i wyszła z zarośli na ścieżkę, drogę przebiegł jej królik. Przemknął tak szybko, że zdążyła zobaczyć coś sino-różowego. „Myślę, że było to ucho siniaczka. A wy? Jak myślicie?”
Dzieciaki, to już koniec dzisiejszej opowieści. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Kochani, bardzo za Wami tęsknię. Chciałabym już wrócić do normalnego trybu pracy i do Was. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy w przedszkolu, a tymczasem życzę Wam wesołych, zdrowych, pogodnych świąt, pełnych właśnie takich króliczków i przygód. I wszystkiego, o czym zamarzycie. Wszystkiego dobrego dla Was i dla Waszych rodzin. Pa!